wiecie, jesteście wolni? Chcecie nosić maski? Nie! Będziecie podlegać szkodliwym restrykcjom? Nie! Jest z nami profesor Julian Korab-Karpowicz, który jako jeden z pierwszych zakwestionował pandemię. Chciałbym, aby powiedział nam kilka słów. W pełni podzielam reprezentowany tutaj pogląd. To nie jest normalne zjawisko. To nie jest normalne zjawisko medyczne, z jakim mamy do czynienia. Tak zwany koronawirus ma wielkie skutki społeczne dla nas wszystkich. Faktycznie niszczy nasze życie normalne. Proszę Państwa, jest to pierwsza manifestacja publiczna, w jakiej uczestniczę od roku 1980. Ja byłem jednym z ludzi, którzy faktycznie tworzyli Solidarność. Byłem wiceprzewodniczącym NZS-u na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I chciałbym przypomnieć jedno hasło. Jedno z haseł Solidarności to było, aby było normalnie. Powtórzmy to hasło. Aby było normalnie. Powołując się na te setki tysięcy osób na świecie, tysiące lekarzy, setki tysięcy osób, pracowników medycznych, biologów i genetyków, żądamy zaniechania wszelkich testów, izolacji i kwarantanny. Słuchajcie, branża turystyczna jest położona. Jesteśmy miastem podgórskim. Szkoły nie robią wycieczek. Nauczyciele boją się korony. Już nie boją się psotnych gimnazjalistów. Nie boją się tego, że 13. pensja nie dojdzie. Oni się boją korony. Dziwne. Powiem jeszcze tak, a propos tego, co się dzieje w szpitalach. Mój syn ma 3 miesiące. Urodził się wtedy, kiedy pan premier Morawiecki mówił, że wirus jest niegroźny. I co? 6 tygodni mój Samuel spędził w szpitalu. Sorry, głos mi się łamie. Bez mamy i bez taty. Bo korona. Mogliśmy mu tylko przynosić pokarm, który moja żona przez to całe dziadostwo straciła. Dziękuję, panie premierze. Pozwólcie nam żyć normalnie i pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. W Polsce szacuje się, że około 30% społeczeństwa jest uzależnionych. Sam jestem w tej grupie. Mówię to z pełną świadomością. Przez 3 miesiące wielu ludzi uzależnionych od alkoholu, od narkotyków, dopalaczy, hazardu, etc., etc. Nie miało pomocy terapeutycznej. Nie mogło iść na meeting. Nie mogło spotkać się z przyjaciółmi. I wiecie co? Wrócili w szpony nałogu i wielu z nich już nie żyje. Dziękujemy, panie premierze. Dziękujemy ci, polski rządzie. Pozamykajcie jeszcze dalej. Ale małpki i cała reszta idzie jak woda. Kasa w budżecie się zgadza. To nie jest fair, to nie jest w porządku. Jesteśmy okłamywani na każdym kroku. Na każdym. Wczoraj w pytaniu na śniadanie pewien mądrala stwierdził, że maseczka, którą moja mama jako instrumentariuszka musiała wymieniać co 15, maksymalnie 20 minut, a on ją chowa do kieszeni, że ona tylko chroni. Nie chroni chusta, nie chronią kominy. Ja myślę, że przed koroną chroni tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek i wyrzucenie telewizora. Ja tego nie oglądam.
pozwolicie w dalszym ciągu na to, abyśmy nie mieli dostępu do lekarza? Nie! Koniec ograniczeniom! Koniec! Kochani, dziękuję wam za to, że tutaj jesteście, bo widać tą naszą wolność. Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie!